Jeszcze raz serdecznie witam. Przyznam, że ten tytuł też był trochę negocjowany. A w pewnym sensie nawet byłem nim zaskoczony. Po takich rozmowach wstępnych, czego miałoby dotyczyć moje wystąpienie, powiedzmy, że zostawiłem organizatorom wolną rękę. No i obdarzyli moje wystąpienie tym tytułem. Ale w pewnym sensie dobrze i parę rzeczy się ze sobą kojarzy. Nie wiem, czy ktoś z was, to tylko jest przykład ze świata polityki, a nie kampania jakaś wyborcza, ale wczoraj słuchałem wystąpienia Donalda Tuska, który odwiedził nasz kraj przy okazji święta 3 maja i w jednym z elementów swego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim powiedział, że żeby. żeby pójść do przodu w tej naszej polityce, żeby zmieniła się ona na lepsze, musimy zmieniać spójnik albo na spójnik i i nie mówić oni albo my, tylko oni i my, tak. E... I w pewnym sensie nawet jakimś takim chyba końcowym zdradzam od razu puentę tego wykładu o tytule prawo czy teokracja. Powinno być nie prawo czy teokracja, ale prawo i teokracja. Co się kryje pod tymi, pod tymi. Pod tym terminem, teokracja, nie tyle kryje się jakiś ustrój w zamyśle organizatora, który nadał ten tytuł, i moim też. Nie kryje się jakiś ustrój. Starotestamentowy, prawda, gdzie Bóg rządził całym narodem bezpośrednio, prawda, przez Mojżesza, sędziów, potem królów, tak, ale jednak on był królem królów, prawda, których powoływał. To jest raczej taki, użyliśmy tego terminu raczej w sensie w sensie Pewnej pretensji niektórych chrześcijan, niektórych Adwentystów do, do tego, że są indywidualnie prowadzeni przez Pana Boga, i że kościół prawo kościelne, prawda to niech sobie tam kościół przestrzega jak chce, albo inni, ale Pan Bóg mną kieruje indywidualnie. Ja nie będę się poddawał podróżne tam rygory w kościele obowiązujące, bo ja wiem, co Bóg mi mówi. Ja mam Pismo Święte, ja czytam, ja się modlę i ja wiem, co mam robić. Tak. Bywają czasem między nami tego typu. Postawy one nie są dominujące, ale czasem bywają. Ich odzwierciedleniem. Szanuję, ale podejmę dyskusję z taką postawą. Ich odzwierciedleniem pewnym lata już temu, kiedy tak byłem, no, ze 20 co najmniej lat temu, jeśli nie więcej, więcej jeszcze, ze 25, może 30, niech będzie tytuł pewnej książeczki, która powstała w, w takim, powiedziałbym, kręgu około adwentystycznym. Nie w kościele adwentystów, ale powiedzmy ludzi, którzy się za adwentystów uważają, ale już niekoniecznie nimi są, drogi się rozeszły i napisali taką książkę i między nami ją rozpowszechniali która miała tytuł Organizm czy Organizacja. No i bardzo zgrabne zestawienie słów, prawda? Już możecie się domyślać, że autor książki chciał przekonać czytelników, że Kościół winien być organizmem, a nie organizacją. Jakby przeciwstawiał jedno drugiemu, tak jakby nie mógł być i jednym i drugim, nie? Lepiej ma być organizmem, prawda? Głowa, ręce, nogi, prawda? Części ciała i nawet przykłady biblijne tu podawał, ale nie organizacją. Bo wiecie, bo organizacja zaraz wy, wy, wymaga, jak to każda, jakichś reguł funkcjonowania, reguł działania, prawda? Kto za co odpowiada, co komu wolno, ile, prawda? W jakich granicach? A są ludzie, którzy nie cierpią żadnych granic, żadnych narzucania reguł, prawda? Mówią, mamy Pismo Święte, Bóg kieruje mną, prawda, Bóg mi mówi, co mam robić. Okej, okay. ja chcę jednak dzisiaj pokazać również, że organizacja, w tym organizacja kościelna, jest jak najbardziej pożądana i potrzebna, że każda organizacja również ma pełne prawo do tego, żeby tworząc ją, ustanowić również reguły funkcjonowania tej organizacji, tak, i że pismo święte w zakresie tych reguł wyznacza nam tylko pewne, powiedziałbym, zasady ogólne, ale nie wyznacza wszystkich szczegółów, przed którymi stoją dzisiejsze organizacje. Jeśli mają funkcjonować, muszą jakieś prawa powołać i w ramach osób, które w tych organizacjach funkcjonują, tych przestrzegania tych praw. Wymagać, jak długo ktoś się pisze na członka danej organizacji. Jak chcecie być członkiem Polskiego Związku Filatelistów, to nawet taki Polski Związek Filatelistów ma swój statut, a w nim, prawda, jak się przystępuje do tego związku, jak się występuje z tego związku, prawa i obowiązki członków związku, prawda? I, i nie można być w związku i tych praw i obowiązków nie przestrzegać, tak. Jestem wędkarzem, działkowcem, wstępuję do jakiejś organizacji, to przyjmuję na siebie pewne prawa, ale też i obowiązki płynące z bycia członkiem tej organizacji. Nagle się okazuje, że dla pewnej części wyznawców można być członkiem Kościoła, ale niekoniecznie przestrzegać kościelnych przepisów czy pewnych obowiązków nałożonych przez, przez prawo kościelne pod hasłem. A gdzie to jest w Piśmie Świętym? Prawda? A Pismo Święte o tym, o tym nie mówi. A i znów, moja odpowiedź jest taka. Pismo Święte podaje pewien zarys organizacji, bo i Kościół w tamtym czasie był jedynie w zalążku. Tak? Kościół w tamtym czasie to była. Judea, Samaria, to Jerozolima, Judea, Samaria i parę okolicznych krajów. Z czasem, a dzisiaj Kościół jest ogólnoświatowy, jest ponadkulturowy. Dzisiaj Kościół spotyka się z takimi sytuacjami, wyzwaniami, również organizacyjnymi. Przed jakimi wtedy nie stał? I pytanie, czy znajdujemy w Piśmie Świętym szczegółowe normy no, rozwiązywania problemów, przed jakimi Kościół dzisiaj stoi, czy jedynie pewne normy, normy ogólne, na podstawie których możemy sami dzisiaj budować normy szczegółowe? I tu kilka takich przykładów biblijnych. Gdzie nie gdzie. Skażę Wam tekst, a gdzie nie gdzie jedynie do, 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 do Waszej powszechnej wiedzy będę się odwoływał. Pierwszy przykład z brzegu. Czy gdy Mojżesz nie był w stanie już podołać obowiązkom sądowniczym, rozstrzygania wszelkich spraw, z którymi przychodziło do Niego 3 miliony ludzi, bo 600 tysięcy mężczyzn opuściło Egipt? Biorąc pod uwagę jeszcze rodziny, żony, dzieci i tak dalej, to było 3 miliony ludzi. I w takiej zbiorowości dochodziło do sporów, dochodziło do różnych waśni, przychodzili, żeby Mojżesz rozstrzygnął. To nawet jeśli drobna część z nich tylko przychodziła ze swoimi sprawami, to Mojżesz był uwalony robotą od rana do wieczora. Pamiętacie jakie przyszło rozwiązanie? Teściu. Teściu mu coś podpowiedział. Co podpowiedział? żeby wybrać takich, takich podsędziów, tak? 70, dobrze pamiętam? Nie, 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 nie. Jedno to było podzielić naród i na, 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 czy też plemiona na mniejsze jednostki, prawda? I nad każdą ustanowić naczelnika. To jest jedno, ale dwa, żeby zrobić taką radę. 70, prawda? I każdy z nich miał pewne sprawy, a jedynie do niego miały iść sprawy najważniejsze, najtrudniejsze. Można więc powiedzieć, że został, został ustanowiony wtedy dwuinstancyjny tryb sądowniczy. Tak? To jest pierwsza kwestia, gdzie pierwsza instancja za sprawy pomniejsze, tak jak mamy dzisiaj sądy rejonowe i sądy tam prawda na szczeblu tam apelacyjne dzisiaj się tak nazywa, tak? Kiedyś rejonowe i wojewódzkie. Tu sprawy mniejsze, tam poważniejsze. Tutaj pierwsze, tu odwoławcze, tak? Co ciekawe, a kim był jego teść? Obcy. Obcy podsunął prorokowi Bożemu rozwiązanie, które prorok Boży w swej mądrości danej mu od Boga zaakceptował, czyli uznał za natchnione. To znaczy nie wszystko, co mu ten teściu tam mówił, było natchnione. Ale skoro Mojżesz, prorok Boży, uznał to rozwiązanie, znaczy, że to rozwiązanie było natchnionym rozwiązaniem. Ale kto go natchnął, tego teścia? Bóg. On był nie tylko obcoplemienny, on był obcoreligijny. Co to znaczy dla nas dzisiaj? Że kiedy pojawi się więcej, rozwiązanie pojawiło się wtedy, kiedy pojawiła się potrzeba znalezienia jakiegoś rozwiązania, bo pojawił się problem. To oznacza, że kościół w ramach swego rozwoju, nawet dzisiaj, rozwijając się, może spotkać się z problemem, z którym nie spotkał się wcześniej, gdy był trochę mniejszy. Kościół, który, który powstał w Stanach Zjednoczonych, spotkał się z niesamowitymi problemami, kiedy wyszedł poza Stany Zjednoczone, tak? Problemami decyzyjnymi, gdzie mają zapadać decyzje, prawda, za to, co się dzieje w Europie, w Australii, w Azji, czy mają zapadać wszystkie decyzje w Ameryce, czy gdzieś indziej? No więc koniec końców doszli do wniosku, że trzeba powołać wydziały, podzielić Generalną Konferencję na wydziały, tak? Nadać im podobną strukturę jak w Generalnej Konferencji i niech wydziały lokalnie decydują za to, co się dzieje na ich terenie. Chyba, że sprawy najważniejsze to te Generalna Konferencja. Jest to bardzo podobne? Mhm. Czy mamy w Piśmie Świętym coś o Generalnej Konferencji? Nie, ale mamy pewną, pewien wzorzec ogólny, że jak był problem do rozwiązania, to się zjeżdżali starsi. Tak. Pierwszy sobór w Jerozolimie, tak? Star apostołów i starszych, tak? To, ale to jest tylko wzorzec. Bo jak ktoś by chciał być, yy, trzymać się tylko tego, co w Piśmie Świętym, to by się okazało, że każda generalna konferencja musiałaby się spotykać gdzie? W Jerozolimie. W, Jerozolimie. w żadnym tam San Antonio, prawda, Utrechcie, czy gdzieś indziej. Tak? No i trzeba byłoby jeszcze apostołów znaleźć. Innymi słowy, nawet powiedziałbym spoza kościoła, nawet poza kościołem może znaleźć się wzorzec rozwiązania pewnego problemu, który dzieje się w kościele. Tak? I bardzo możliwe, że może to być bardzo dobry wzorzec dla zastosowania go w kościele. I wcale nie trzeba wtedy mówić, że jest to powielanie wzorców świata. W sensie negatywnym. Bo na tym świecie wiele rzeczy funkcjonuje jak w zegarku. Jest wiele rozwiązań lepszych niż w kościele. Tylko że na nie jeszcze nie trafiliśmy. Tak? Więc w tym, co się u Mojżesza działo, tak, i z Mojżeszem i tak dalej, z tamtych czasów widzę, że, że my możemy dzisiaj, jako kościół, przyglądać się różnym rozwiązaniom organizacyjnym w innych kościołach, w innych instytucjach, i zastanawiać się, która z nich, z tych, które z tych rozwiązań może najlepiej pasować do, do sytuacji kościelnej naszej, naszych potrzeb, najlepiej rozwiąże problemy, które mamy, prawda? I próbować przeszczepiać pewne dobre wzorce. Ja widzę na te, ja I znów ktoś powie, gdzie to jest w Piśmie Świętym. Powiem szczegółów nie ma, ale jest wzorzec. W powołaniu tej rady. W podzieleniu narodu na, prawda, na pewne części, naczelnikach i tak dalej, i tak dalej. Jest pewien model pokazany. Druga kwestia. Czy, czy Jezus nie powiedział w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam gdzie nam się wydaje, że jest mowa o tym postępowaniu dyscyplinarnym, czy nie powiedział w pewnym momencie, cokolwiek zwiążecie będzie. Związane cokolwiek rozwiążecie będzie rozwiązane. Najbliższy kontekst oczywiście wskazuje na postępowanie dyscyplinarne. Ale czy nie, nie mamy w tym również pewnego upoważnienia dla kościoła jako całości, dla zboru jako całości do tego, by. E, by również ustanawiać pewne prawa pod jednym wszakże warunkiem, że nie są sprzeczne z Pismem Świętym. One mogą regulować rzeczy, o których Pismo Święte nie wspomina, bo jeszcze się z jakimś problemem nie spotkało. Tamci ludzie się jeszcze nie spotkali z jakim spotykamy się my. I istnieje konieczność rozwiązania tego problemu. Więc rozwiązujemy je, ten problem, regulując to, prawda? Jakiś przepis, yy, który to reguluje, spisując. I to od ktoś powie... ale tego nie ma w Piśmie Świętym. Nie ma, ale jest wzorzec. Po pierwsze w tym, że macie prawo związywać pewne rzeczy, i niebo to zaakceptuje. Macie prawo rozwiązywać pewne rzeczy i niebo to zaakceptuje. Przykład idący w tym samym kierunku. Pojawił się problem, gdy się Kościół rozwijał pierwszy apostolski i chodziło o te niewiasty heleńskie, tak? że wydawało się, że są jakby pomijane, niedostrzegane, prawda? że no, nie usługuje się im należycie. tak? I apostołowie, którzy już nie byli w stanie, podobnie jak Mojżesz kiedyś, podołać wszystkim obowiązkom, Postanowili je rozdzielić. Jaką instytucję powołali? Diakona. Czy gdzieś wcześniej czytaliście w Piśmie Świętym o diakonach? Czy Jezus gdzieś powiedział: I będziecie powoływać diakonów? Powiedział coś takiego? Jak się rozwiniecie, będziecie powoływać diakonów. Nie. Nigdzie o tym nie czytam. Po prostu czytam, że pojawił się problem, i żeby go rozwiązać. Powołano funkcję wcześniej, jak się wydaje nieistniejącą. Może istniała. Nie badałem zagadnienia, nie wiem, w synagodze żydowskiej, prawda? Może zaczerpnęli wzorzec synagogi żydowskiej. Może, prawda? Kogoś takiego, jakąś taką funkcję, ale Jezus o niej nie wspominał. Oni powołali taką osobę. Czego to nas uczy? A, i w tamtych czasach mógłbym powiedzieć. Gdybym był zwolennikiem dzisiaj indywidualnego prowadzenia mnie przez Boga, mógłbym powiedzieć: diakonów powołaliście? A gdzie jest o nich mowa w Piśmie Świętym? No, że Jezus apostołów powołał, to wiem, ale diakonów nie, diakonów nie znam. Nie będę akceptował ich rozdzielania żywności. Nie będę akceptował tego urzędu, bo go nie ma w Piśmie Świętym. A jednak go powołali apostołowie ten, ten, ten urząd, tak? Powołali i on funkcjonował, bo pojawiła się taka potrzeba. Mamy dzisiaj sytuację, że prawo zborowe wymienia na przykład szereg urzędów zborowych. Co do zasady jest ich tu więcej niż my jesteśmy w stanie je obsadzić. Tak? Kierownik oddziału ewangelizacji, zastępca kierownika oddziału ewangelizacji, sekretarz kierownika oddziału ewangelizacji, skarbnik zastępca skarbnika oddziału ewangelizacji. To, zaczyna to brzmieć jak, jak, jak konstrukcja dzidy bojowej. Znacie konstrukcję dzidy bojowej? Przed, przed dzidzie, śród dzidzie, za dzidzie. Przed dzidzie, przed dzidzia dzidy bojowej, śród dzidzie, przed dzidzia dzidy bojowej, zadzidzie, przed dzidzia dzidy bojowej. I tak można sobie, prawda? Zaczyna to podobnie brzmieć. Jest tu więcej urzędów niż w ogóle norma przewiduje, ale no, to, to jest norma na Amerykę. Na zbory kilkusetosobowe, tak? Gdzie każdy by chciał. Dziwne, no nie, pełnić jakiś urząd. To mu je tam zrobili. Ale nie czytam tu o urzędzie ogrodnika zborowego. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić. Nawet nie muszę ale nie wiem, czy oni go mają. Zbór w Bielsku, oni tam, pomiędzy, oni tam są przy ulicy i pomiędzy budynkiem a a ogrodzeniem i chodnikiem i ulicą mają taki, taki klomp, skwerek, tak sobie myślę, że dawno tam nie byłem, nie chcę nic powiedzieć złego, ale tak sobie myślę, że skoro jesteśmy Kościołem, a Kościół powinien nawet wizualnie jakby starać się, jeśli ma tylko takie możliwości, bo czasem nie ma takich możliwości, to myślę sobie, że ten ogródek powinien po prostu przypominać niebo. Rozumiecie? Ale żeby ogródek przypominał niebo, to musi ktoś naprawdę tam dużo siły w niego włożyć. To tak sobie myślę, że taki zbór powinien powołać Urząd Ogrodnika Zborowego. Tak, jak jest organista zborowy, diakon sali, powinien być urząd ogrodnika zborowego. Jego działką byłby ten ogródek. Można by mu jeszcze zastępcę dokoptować, <głos> <głos> prawda? Ten do siania, ten do kopania, jeszcze ktoś do podlewania. E, nic. Chodzi o to, jest potrzeba, tworzymy jakiś urząd. On nie musi być w Piśmie Świętym opisany. W Piśmie Świętym mamy model. Model powoływania urzędu w zależności od pojawiania się potrzeb. Tak? Nie wszystko musi być w Piśmie Świętym, byleby tylko nie było z Pismem Świętym sprzeczne. Czy urząd diakona albo ogrodnika zborowego jest sprzeczny z jakimś przepisem Pisma Świętego? Natomiast jeśli ktoś myśli, że on będzie tylko wyznawcą tego, co w Piśmie Świętym jest napisane wierzył tylko w to, co w Piśmie Świętym jest napisane, robił tylko to, co w Piśmie Świętym jest napisane, to ja się dziwię, dlaczego on chodzi do dentysty. Nie znam zawodu dentysty w Piśmie Świętym. Chcę tylko zilustrować, że Pismo Święte nie opisuje całego świata w szczegółach, zwłaszcza świata istniejącego 2000 lat pod jego napisaniem. Może nam podawać tylko pewne zasady ogólne, generalne. No i jest taka generalna zasada, która mówi na przykład, to bodaj 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie tam była dyskusja o mówieniu językami w Kościele. I apostoł Paweł nadaje im pewne reguły, mówi, że jak już chcą mówić, to niech mówią, ale po kolei, po kolei, nie więcej niż trzech i musi być tłumaczone. Pamiętacie to? I cały ten rozdział kończy się czymś takim, że jakkolwiek tego nie rozwiązać, wszystko musi być robione, żeby było w kościele godnie i w porządku. Godnie i w porządku. Innymi słowy mam tu pewne rozwiązanie. jakiekolwiek przyjmiecie, przyjmijcie takie, żeby sprawy były w kościele się odbywały godnie i żeby był zachowany porządek. Bez bałaganu. To też jest pewna norma, z której do dzisiaj możemy korzystać. I organizować nabożeństwa nawet różnie możemy organizować. Ciekawe, jak zostawałem adwentystą, to w prawie zborowym pierwsza część nabożeństwa i druga była szczegółowo opisana. Ale to dosłownie w takim jeszcze, ja 30 lat temu zostawałem, ponad 30 lat temu adwentystą. I wtedy istniało takie, ja je nazywam różowe prawo zborowe, takie różowo-fioletowe, prawo wewnętrzne Kościoła Adwentystów. Jeszcze chyba z lat 60. wydrukowane. To w ogóle była jedna z pierwszych książek moich adwentystycznych. Byłem nielicznym chyba, nie wiem w ogóle, czy taki adwentysta się zdarzył w Polsce, że zanim zostałem adwentystą, ja miałem przeczytane już całe prawo kościelne Kościoła Adwentystów, jego statut i, wszystko, i wszystkie reguły. Ja dzisiaj, ja dzisiaj znam pastorów, którzy są 30 lat pastorami i jeszcze go nie do końca przeczytali. A przynajmniej czasem tak się wydaje. E, w każdym bądź razie w tamtym prawie było tak, porządek pierwszej części nabożeństwa i ze 20 punktów. Porządek drugiej części. Ja widziałem wtedy pastorów, którzy sobie rozkładali to. Prawda? I to tak na, na stale leżało na kazalnicy i oni tak według tych punkcików. Punkt pierwszy. Teraz uklękniemy, teraz zaśpiewamy, teraz to, teraz tamto. W obecnym prawie jest to tak, już od dawna, że to nawet nie jest ponumerowane. Tylko generalnie powinno się znaleźć kazanie, prawda, modlitwa, zebranie darów, pieśni. A jak my to sobie. Ten zbór, tamten zbór zrobi, to już jest jego sprawa. Jak kiedyś z Warszawy przyjeżdżałem do łodzi, w której wcześniej byłem pastorem, to tak sobie myślałem, jak już tu przyjeżdżam, to dobrze byłoby w dwóch zborach powiedzieć kazania. No ale jak to zrobić, jak, skoro jeszcze nie mam daru biolokacji? E, może kiedyś. Jak to zrobić. No proste. Po prostu w jednym zborze, jak pojadę do zboru, do, do pierwszego, to, to zaczniemy od kazania. Po kazaniu powiem amen i do widzenia. I pojadę do zboru, który jest 15 minut dalej samochodem. A ten zbór pierwszy zrobi sobie szkołę sobotnią, odwróci kolejność. Ojej, na początku myślano, że prawie że grzeszą. Najpierw kazanie. Toż to uświęcona tradycja. Nie mówiąc, że, nie mówiąc że o tym, że w którymś momencie, w tamtym drugim zborze, nabożeństwa się o 10.30 zaczęły zaczynać. To też trzeba było przewalczyć. Dzisiaj, dzisiaj wiele zborów ma jedne o 10, drugie o 9.30, w zależności od lokalnej potrzeby. Tak? Można zmienić kolejność elementów nabożeństwa, można coś rozbudować, coś zmniejszyć, można czasem ominąć apel misyjny. Też nie jest żadnym obowiązkiem według prawa zborowego. Czyli możemy różnie to zrobić. Warunek jest jaki. Żeby było godnie. I w porządku. I żeby nie ominąć najważniejszych elementów. Kazania słowa bożego, modlitwy, pieśni. No i zebrania darów. <głos> <głos> Ale to też jest biblijne. Zbierano dary. Zbierano dary. To akurat znajdziemy w Biblii. Ktoś śmiało, powinny być zbierane dalej pod koniec. Bo jak są na początku, to jest jedna trzecia mniej. Dobrze. E... Podałem Wam przykłady tego, że Kościół może ustanawiać pewne normy, które nie są obecne w Piśmie Świętym, ale ważne jest, żeby nie były z Pismem Świętym sprzeczne. I ważne jest, żeby, dąży, żeby ich celem nadrzędnym było to, żeby kościół jako organizacja funkcjonował porządnie, według jakiegoś porządku, żeby nie było bałaganu po prostu, prawda? W przebiegu nabożeństwa, w funkcjonowaniu w ogóle kościoła, tak? To są naprawdę bardzo istotne kwestie, bo taki brak porządku... Brak jakichś przyjętych reguł on się może, wiecie, przerodzić w to, że do zboru może ktoś przyjechać, na kogoś się powołać, wejść za kazalnicę, a potem mówić o rzeczach, że po prostu wam szczęki opadną i uszy odpadną. Tak. A tymczasem mamy w prawie zborowym powiedziane, że nie każdego można wpuszczać za kazalnicę. Jest uregulowane, prawda? Kto może występować? Za czyim upoważnieniem może występować, co z osobami bez upoważnienia, tak? Bez, te, bez czegoś takiego Kościół jest narażony na ataki, również herezji. A czy Pismo Święte nie ustanowiło właśnie apostołów, nauczycieli różnych, prawda, w kościele, ludzi obdarzonych darami w kościele. Aby, jak mówi list, do Efezjan czwarty rozdział? No zobaczmy, bo jako cytat. Wiem, że czwarty rozdział. Wiem, że on ustanowił jednych apostołami, innych, prawda, nauczycielami. No i zobaczmy, co tam dalej jest. Czwarty rozdział listu do Efezjan. Proszę. Aby uzdolnić świętych, dwunasty werset, do, dzieła wykonywa, do wykonywania dzieła służby, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa. I uwaga, czternasty werset, abyśmy już nie byli małymi dziećmi, niesionymi falami i lada i powiewem wiatru jakiejkolwiek nauki, którą chytrze posługują się ludzie zwodząc na manowce. Czyli po co Bóg ustanowił pewnych ludzi, obdarzył darami w kościele? Żeby między innymi strzegli ten kościół przed zwiedzeniem. Ale czy ten fragment pokazuje, jak to mają robić? Nie. Mają zadanie wyznaczone. Strzec kościół przed zwiedzeniem. Po to ci dałem dary. No i ci ludzie teraz wykorzystując te dary wymyślili. Aha, okej. Okay. No to zrobimy upoważnienia. Żeby nie każdy wchodził za kazalnicę i głosił, co mu ślina na język przyniesie. Tak? Jest o tych upoważnieniach? No nie tak, nie tak wprost. prawda? Yy, ale jest o tym, że ludzie obdarzeni w Kościele darami mają obowiązek Kościół strzec przed zwiedzeniem. Jak to mają robić? Zasada ogólna. Ma być godnie i w porządku. Tak? Yy. Można jeszcze podać pewne przykłady. Czy w Piśmie Świętym jest o wykluczaniu wyznawców? Ewidentnie jest o wykluczaniu wyznawców. Zarówno w Ewangeliach, jak nie posłucha zboru, będzie dla ciebie jako pogani, jako celnik. W, liście do, w pierwszym liście do Koryntian też jest. Dzieją się tam między wami rzeczy, których nawet nie ma jak między poganami. Ale jeśli tak, to wyście się raczej powinni zebrać w sobie tak i takiego człowieka wykluczyć. I niech go tam diabeł pouczy. Już tak parafrazuję, prawda, mocno, tak? Jest o wykluczaniu. A czy jest w Piśmie Świętym o zawieszaniu? No to mnie oświećcie jak jest. O napominaniu jest, ale czy jest o zawieszaniu? Sformułowania takiego jako takiego nie ma. Tak, tak jak nie ma sformułowania generalna konferencja. Tak? Jak nie ma sformułowania trójca. Ale to wcale nie znaczy, że nie ma pewnej idei. Tak? E Wspólnego w zgromadzeniu rozpatrywania pewnych spraw, czy tego, że trzy osoby nazwane są Bogiem, prawda, a jednocześnie stanowią jedno. Z kwestią zawieszenia. Tu wydaje się, że y, ktoś powie: Takiej instytucji zawieszenia nie ma w piśmie świętym, więc dlaczego mam akceptować w prawie zborowym coś, czego nie ma w piśmie świętym? Poniekąd już na to odpowiedziałem. Wybór diakonów, prawda. Diakon też się pojawił, ale dopiero na pewnym etapie w Piśmie Świętym dla rozwiązania pewnej sprawy, jako przykład pobywania urzędów, których wcześniej nie było. Ale teraz z tym zawieszeniem. Jest taka stara zasada maksyma wręcz rzymska, prawnicza, yy, mówiąca o rozumowaniu od większego do mniejszego. Jednym słowem, jeżeli wolno ci więcej, to tym bardziej wolno ci. Mniej. Tak? Jeżeli, wy, jeżeli wyraźnie napisano ci, co wolno ci w owym zakresie więcej, to już nie trzeba pisać, co wolno w zakresie mniej. Przykład. Która sankcja jest sankcją poważniejszą, mocniejszą, surowszą, większą zawieszenie czy wykluczenie? Wykluczenie. Czy Pismo Święte uczy o wykluczeniu? Że zbór ma prawo stosować wykluczenie? Ma. To jeżeli Pismo Święte upoważnia zbór do stosowania sankcji mocniejszej, to nie trzeba pisać, że upoważnia go również do stosowania wymyślonych już przez zbór sankcji słabszych. Jeśli mi wolno na moim terenie wybudować dom, to chyba mogę sobie też na tym terenie wybudować coś mniejszego. A czy nie? Ja, 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 ja już nie chcę wchodzić w nasze świeckie prawo, które jest tu dziwne, prawda? Podaję tylko po prostu jakoś taki, jakiś taki logiczny. Nie zawsze nasze prawo świeckie jest logiczne. Logiczny przykład. Jeśli wolno nam więcej, na co Pismo Święte mi pozwala, to tym bardziej wolno mi mniej. Tak? I dlatego to, to mniej nie musi być dokładnie wypisane w Piśmie Świętym. Zasada znowu ogólna. Aby wszystko było godnie i, i w porządku. Żeby zbór porządnie funkcjonował i, i, tym, i tą doskonałą organizacją, której przykładem może być właśnie naród izraelski rozlokowany plemionami wokół świątyni, na pustyni. Doskonale zorganizowane. Plemiona, te podzielone na mniejsze jednostki, nad każdą naczelnik, prawda? Bo ta doskonałość organizacji ma odbijać doskonałość organizacji nieba, gdzie każdy ma swoje miejsce. Gdzie każdy zna swoje miejsce, wie, czego się od niego oczekuje, jakie są jego obowiązki, jakie są jego prawa. Także wydaje się, że przykładów podałem dość, by pokazać, że Kościół może być i powinien być żywym organizmem, ale jednocześnie porządną organizacją. I nie należy tych rzeczy sobie przeciwstawiać. I nie należy sobie przeciwstawiać również, Idei pewnego prowadzenia przez Boga, bo każdy z nas wierzy w to, że Bóg go prowadzi, a mnie to do kościoła niby kto przyprowadził. Tak? Też widzę w tym palec Boży, że mi kazał sięgnąć po jakąś tam gazetę z ogłoszeniem, których nigdy nie czytałem. I to było ogłoszenie, by pójść do, do kościoła naszego, a też nie wiedziałem, gdzie idę. I tak dalej, i tak dalej, prawda? Też czuję się przez boga jakoś prowadzony ale jednocześnie nie czuje się upoważniony do tego żeby mając poczucie prowadzenia bożego jednocześnie w ramach bożej organizacji stwierdzać że ale mnie kościelne przepisy nie obowiązują bo to jest kościół któremu bóg którego bóg upoważnił do tego by związywać i rozwiązywać którego Bóg upoważnił do stosowania różnych norm szczegółowych w zależności od pojawiającej się potrzeby w rzeczach, których nawet samo Pismo Święte nie opisuje, którego Bóg upoważnił nawet czerpać wzorce ze świata, jeśli tylko kościowi to pomoże i wszystko będzie godnie i w porządku i będzie przynosiło Bogu chwałę. Tak to widzę. I jeszcze Kilka myśli, ale to już tak pozwólcie, że je najpierw tu odnajdę, dotyczące też pewnej sprawy z tym związanej, co tutaj wyłuszczałem, a mianowicie z takiego dawno przeze mnie napisanego artykułu Nie sądźcie, bo elemenciki tego tylko poruszyłem w kazaniu. Czy wiecie, że kiedyś, kiedyś, jak jeszcze byłem studentem prawa, zastanawiałem się, kim, kim zostać. I nawet brałem pod uwagę wybór jakiegoś zawodu prawniczego. Sędzia, prokurator, adwokat. I nawet wielu kolegów z mojego kierunku w studiów i roku zostało sędziami. Ja na tamtym etapie stwierdziłem, że nie mogę być sędziem. Już, już, już czytałem Pismo Święte. I tak to wtedy rozumowałem, że nie mogę być sędzią, bo przeczytałem w Piśmie Świętym nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. I wydawało mi się, że to Chrystusowe ostrzeżenie definitywnie sprzeczne jest z wykonywaniem zawodu sędziego. Później zrozumiałem, jak trochę dojrzałem, bo byłem trochę niedojrzałym wtedy człowiekiem, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do sądzenia innych. A słowa Jezusa są przestrogą jedynie przed zbyt pochopnym wyrokowaniem i ocenianiem ludzi i ich zachowań. Nie przed sądzeniem w ogóle, tylko przed sądzeniem zbyt pochopnym. A... Pewne rzeczy tutaj, no bo na przykład mamy teksty z 1 Koryntian 6 rozdział 2-3. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą, a jeśli świat sądzić będziecie, to czy jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy a cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? To akurat się też pojawia w kontekście tego, by nie chodzić przed niesprawiedliwych sędziów ze sprawami ludzi w zboże? Ile. Już parę razy byłem w takiej sytuacji, że adwentysta adwentystę podawał do sądu. To niekoniecznie, nie zawsze musi być godne potępienia. Bo mogą być sytuacje i taki rodzaj sporów między nimi, których rada zboru w swym. chociaż złożona z ludzi czasem wiekowych, ale niekoniecznie musiejących na przykład znać się na biznesowym sporze dwóch biznesmenów zborowych. Tak. Z zakresu jakiegoś tam nie wiem wzajemnej współpracy w ramach spółki. Tak? A co Rada Zboru, w której jest emerytowana bibliotekarka, pielęgniarka, lekarz, prawda, może na ten temat wiedzieć, żeby w jakiś, jakoś, jakoś podjąć rozsądną decyzję i nikogo nie skrzywdzić. Czasem są takie sytuacje, które wymagają fachowej oceny, więc w takich sytuacjach ja się nie dziwię, że ktoś może pójść do sądu i nawet bym się o to nie przyczepił. Ale kiedy adwentystka swego byłego męża, adwentystę, za każdym razem, kiedy chce podnieść alimento 50 zł, za każdym razem ciąga go do sądu, a przy okazji jeszcze, jeszcze parę osób ze zboru na świadków, że on ma, tylko nie chce dać, tak? To ja się dziwię, dlaczego ona nie przyjdzie wcześniej do pastora albo do Rady Zboru, kiedy obydwoje są członkami Zboru i tam nie, 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 nie stara się wpłynąć. I zaręczam, że ci ludzie będą więcej wiedzieli o sytuacji ich obojga, niż sąd się dowie od świadków. Rozumiecie? I w takich sytuacjach Rada Zboru jest absolutnie predestynowana do tego, żeby podjąć jakąś decyzję i rozstrzygnąć, osądzić, bo skoro aniołów sądzić będziemy, to co? Nie rozstrzygniemy, czy się należą te alimenty, czy nie? Inna sprawa. To, to już mówiłem o tym wykluczaniu i tak dalej. Powiedziałem też, że Jezus ostrzega nas przed osądzaniem niewłaściwym, pośpiesznym, rygorystycznym, czerpiącym jakąś satysfakcję z cudzego upadku. Czasem tak bywa, że spieszymy się z osądem innych, bo na tym tle, kiedy to my kogoś osądzamy, my wychodzimy na tych świętszych. Tak? A poza tym niektórzy dobrze się czują stosując władzę, mają trochę władzy, to chcą pokazać, że ją mają. Też z takimi zjawiskami się spotykam, że tym bardziej rygorystyczni są w jej stosowaniu. A mnie to przypomina sytuację, kiedy mały piesek szczeka o wiele głośniej niż duży pies. Znacie to z życia? Bo chcę pokazać, jaki jest ważny. Tak? Z takimi sytuacjami też się czasem w kościele spotykam. Mam trochę władzy, więc ją pokażę, że mam. I będę bardzo rygorystyczny w osądzaniu cudzych zachowań. Ale Jezus ostrzega i takich ludzi: jakimkolwiek sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki we własnym nie dostrzegasz? I teraz, jeśli kiedykolwiek będziecie w sytuacji oceniania innych ludzi, to znowu Pismo Święte mówi: tak, napominaj, prawda, przez, yy, ostrzegaj w związku z tymi czasem osądź, jak trzeba, wyklucz. Ale pytanie nie mówi za wiele o procesie decyzyjnym. Jak dochodzić do tej decyzji? Jak wybrać właściwie jaką sankcję zastosować? Prawo zborowe nasze mówi o zawieszeniu Pozbawieniu członkostwa, zawieszenie od miesiąca do dwunastu miesięcy. I w zarysie pewne rzeczy nam jakby jedynie podaje, czym się mamy kierować w tym wszystkim. Mówi, jeśli wykroczenie będzie, nie będzie tak poważne, to prawda, zastosować zawieszenie. A co to znaczy? Nie będzie tak poważne. Gdzie to jest opisane? Jak odróżnić poważne od niepoważnego? Co chcemy powiedzieć, że brak szacunku dla rodziców jest poważniejszy od kłamstwa? A złamanie sabatu poważniejsze od nie wiem, rzućcie tam coś, od niepożądaj? Czym się kierować w ocenie poważne, niepoważne? I tutaj. Znowu pokazuje wzorzec biblijny. Kto podsunął, kto podsunął rozwiązanie Mojżeszowi? Świecki człowiek obcej religii, tak? Z innego, nie z plemienia izraelskiego, z żadnego z plemion izraelskich. Więc można powiedzieć, że spójrzmy, jak świat reguluje takie sprawy. W kodeksie karnym. Jest przepis, który mówi, czym się sędzia musi kierować podejmując, wyrokując, wyrokując. Co musi zbadać, kiedy podejmuje decyzję o wyroku? Otóż, tym, żeby dolegliwość kary nie przekraczała stopnia winy. Bo wiecie, co się dzieje, jak podsądny, jak podsądny czuje się, że kara. Dalece przekracza stopień jego zawinienia, nie będzie ona wtedy miała charakteru wychowawczego, to go nie wychowa. On, on ją poniesie, ale będzie, czu, ale będzie niósł w sobie poczucie krzywdy. Zresztą prawie każdy z nich się poczucie krzywdy, nawet ci, którzy są na łagodne kary skazani, dlatego, że towarzyszą im w więzieniu zachowania innych współwięźniów, tolerowane przez, przez władze więzienne. Które tak dalece godzą w godność ich jako człowieka, że nawet że po prostu. Byli winni drobnostki, a wychodzą po prostu e, zmiażdżeni. W zakresie godności. I się chcą zemścić na społeczeństwie. To są sytuacje, kiedy się kogoś ukaże surowiej niż mu się należało. Takie są reakcje ludzkie. A więc kara. Jej dolegliwość nie powinna przekraczać stopnia winy. To też jest sugestia, że winę należy stopniować. Nie wystarczy stwierdzić, że ktoś zapalił papierosa. Myśmy powinni zbadać wszelkie okoliczności owego zapalenia papierosa i, 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 i zbadać, zapalił, bo chciał, zapalił, choć nie chciał, ale tak wyszło, tak? Albo zapalił, bo mu ktoś tam włożył prawda, papierosa do ust, mimo że się bardzo opierał. No różne sytuacje, prawda? Musimy to ocenić, żeby zobaczyć, jaką sankcję zastosować. Wykluczenie, zawieszenie, zawieszenie od do, prawda? A nie na zasadzie, a bo tam w takiej sytuacji wykluczyli, to my też. Każda sytuacja jest inna, bo każdy człowiek jest inny. Zapalenie papierosa, z zapaleniem papierosa może być równe, ale każdy człowiek jest inny i okoliczności są inne. I wszystko musi podlegać ocenie, by ocenić stopień winy. Kara nie jest zemstą społeczeństwa za zły występek, ale powinna zapobiegać popełnianiu go w przeszłości i oddziaływać na sprawcę oraz na społeczeństwo, w imieniu której działa sędzia wychowawczo. W szczególności sąd ma obowiązek uwzględnić motywację i sposób zachowania się sprawcy. Oceniamy? motywację, kiedy przychodzi nam w Radzie Zboru decydować o reakcji na cudzy zły postępek, na cudzy grzech? Czy interesuje nas tylko, że poszedł do pracy w sobotę? Czy też próbujemy, zanim podejmiemy decyzję, ocenić motywację? Czy dopuszczamy myśl, że mogą być motywacje, bo z chęci zarobku, albo motywacje, bo się bałem, że stracę pracę, Albo motywacja, bo naprawdę nie miałem już pieniędzy, musiałem coś zrobić, bo tam nie miałem co jeść. I nie chodzi o to, że nagle usprawiedliwimy wszystko, ale chodzi o to, czy dostrzegamy, że stopień zawinienia jest już zupełnie inny w każdej z tych sytuacji. Dla mnie zupełnie inny. Po waszych twarzach widzę, że jeszcze tego nie widzicie. Ale sędzia ma obowiązek uwzględniać motywację i sposób zachowania sprawcy. Można kogoś okraść, a można kradnąc, jeszcze zniszczyć mu pół mieszkania. Od dla zabawy. Można kogoś okraść, żeby pojechać, żeby, żeby, żeby pieniądze prawda, wykorzystać, nie wiem, na kasyno i alkohol, a można kogoś okraść, bo brakowało na chleb. Tu widzicie yy, różny stopień zawinienia, różną motywację, jedna absolutnie nie niezasługująca na uwzględnienie, druga tak. Może być tak, że jakiś wyznawca, prawda, będzie, że dwóch wyznawców będzie przeklinać, będzie się kłócić ze sobą, puszczając nawzajem sobie wiązki takich bluźnierstw, prawda, że. Aż wam uszy uschły, prawda, i biegniecie z tym, zwracacie im uwagę, oni dalej bluźnią, to lecicie z tym do rady zboru. No bo przecież wyznawca nie powinien używać takich przekleństw, kaleczy, obraża Boga takim językiem. Zgadza się. Tylko, że jeden wyznawca to będzie adwentysta od 30 lat, z dobrej adwentystycznej rodziny, a drugi to będzie świeżo pozyskany w więzieniu człowiek, który wyszedł na przepustkę. Dostrzegacie różnicę w ocenie? jednego człowieka, który żyje w środowisku ludzi, którzy naokrągło bluźnią, a drugiego, z którego, któremu, na, który nawet takich słów nie powinien znać. Tak? Ten, ten się... Do... Dokładnie, dokładnie, prawda? E co tam sędzia musi brać jeszcze? Musi brać również pod uwagę rodzaj i stopień ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa faktycznych, i nie, a tych faktycznych, a nie takich wydumanych, że co by to tam z tego mogło być, gdyby się tam ludzie dowiedzieli. Nie. Takie rzeczy musimy brać pod uwagę. Właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu, a zwłaszcza czy podjął starania o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie względem pokrzywdzonego. Wszystkie te rzeczy sędzia musi wziąć pod uwagę, wziąć pod uwagę zanim wyda wyrok. Pytanie, co my robimy na radach zboru w takich sytuacjach? Czy tak dogłębnie badamy każdy przypadek? Czy zadajemy pytania? Pytamy się ludzi, by. A teraz pytanie z księgi Hioba: czy człowiek może być sprawiedliwszy od Boga? To jest pytanie retoryczne. No nie może być. To dlaczego ludzcy sędziowie mają w swoich pragmatykach, w przepisach, że mają te wszystkie rzeczy zbadać, zanim wyrokują, a sędziowie kościelni? Im wystarczy, że ten zapalił tamten zluził, ten poszedł do, kościoła, do pracy w sobotę. I to wystarczy. Bez badania dogłębnego każdego przypadku. Może się okazać tak, że jeden, który złamie sobotę, będzie wykluczony. Inny, który złamie sobotę, będzie tylko zawieszony. A jeszcze inny, który złamie sobotę. Nie zrobimy nic. I za każdym razem może się okazać, że, będą, że będzie to sprawiedliwy wyrok. Bo oceniamy nie tylko fakt przekroczenia prawa, ale oceniamy wszystkie okoliczności. Nie oceniamy tylko przedmiot, ale również podmiot. Nie rzecz, która nastąpiła, ale człowieka, który to zrobił. A jak oceniamy człowieka, to musimy patrzeć jak Bóg. A Bóg nie patrzy tylko na to, co ma przed oczami, że ktoś złamał przykazanie. Bóg patrzy również na to, czego nie widać, co ludzkim oczom umyka. Patrzy na serce, patrzy na motywy. I tak sobie myślę, że patrząc na motywy, może nawet czasem przejść do porządku dziennego nad tym, że prawo zostało złamane. Kiedy popatrzy na okoliczności, na motywy, na zachowanie przed, zachowanie po. Na stopień zawinienia. Tak może być? To będzie powód, dla którego tak wielu mówimy w niebie, jak się już do niego dostaniemy, będzie zdziwionych. Że zobaczy tam ludzi, których się tam nigdy nie spodziewa, nie spodziewało ujrzeć. A jednocześnie będą zdziwieni, dlaczego nie ma tu pewnych ludzi, o których myśleliśmy zawsze będą. Bo Pan Bóg nie będzie patrzył tylko na to, co my widzimy i dostrzegamy swoimi oczami. Pan Bóg popatrzy na serce. I może tam się znajdą nawet tacy, którzy naszym zdaniem byli niegodni. Dlatego my, kiedy podejmujemy decyzję w ramach zborów, powinniśmy również to wszystko brać pod uwagę. Ile razy w życiu zborowym widziałem pośpieszne oceny postępowania współwyznawców, wydawane bez znajomości wszystkich faktów, okoliczności zdarzeń, motywów, kierowane subiektywnymi odczuciami, osobistymi gustami, chwilowym gniewem. I teraz uwaga, bo to też nas dotyczy. Wiele adwentowych domów zaraz po sobotnim nabożeństwie zmienia się w doraźne sądy polowe, w których w nadzwyczajnym trybie, jeszcze przed obiadem. Poddaje się obróbce każdą zasłyszaną plotkę czy zaobserwowane zachowanie i wydaje natychmiastowe wyroki. Oberwać się może każdemu i za wszystko. Tyle tylko, że są to raczej sądy kapturowe, inkwizycyjne, w których oskarżeni nie mają prawa do obrony, ba nawet nie wiedzą, że się ich oskarża, bo ich tam nie ma. A oskarżyciele są jednocześnie sędziami. Oskarżają. I zaraz wydają wyrok jeszcze przed obiadem. W nadzwyczajnym trybie. Ale osądzanie jest aktem bardzo odpowiedzialnym i dlatego Pismo Święte wyznacza nam zasady i procedury osądzania, których należy ściśle przestrzegać. Jest to ten 18 rozdział Mateusza od 15 wersetu. Zauważyłeś, że ktoś coś zrobił źle? Idź do niego i powiedz mu to sam na sam. Posłucha? Okej, okay, pozyskałeś brata swego. Nie posłucha? Weź ze sobą dwóch albo trzech. Co, ale co to znaczy nie posłucha? Zastanawialiście się? Przecież powie tak. A co ty mi tu będziesz Gadał, że to grzech. To, to nie jest grzech. Moim zdaniem to nie jest grzech. To, co znaczy, że. Po, i, 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 Będę tak robił, jak robiłem. Twoje zdanie mi nie obchodzi. No ktoś może powiedzieć, że nie posłuchał, tak? Czy możemy po takiej odpowiedzi pójść od razu do Rady Zboru? No Pismo Święte mówi, posłucha, pozyskałeś. Nie posłucha, weź dwóch lub trzech. Ale pamiętacie przypowieść, która, w której ojciec kazał coś zrobić dwóm synom? Jeden powiedział, że zrobi i nie zrobił. Drugi powiedział, że nie zrobi, a zrobił. Także to, że mi człowiek od razu powie, nie gadaj mi tutaj, prawda, mam inne zdanie, nie zrobię tego, będę robił dalej to, co robiłem, wcale nie znaczy, że tak, zawsze, że tak będzie. Innymi słowy, nie mogę pobiec od razu do rady zboru, bo mi odpowiedział w poprzek. Tak? Trzeba dać człowiekowi czas na ochłonięcie, przemyślenie, tak? I dopiero wtedy, kiedy będzie ponawiał te rzeczy, i znowu będę tego świadkiem, dopiero wtedy mogę powiedzieć o tym komuś innemu. Bo wiecie, czemu służą te przepisy? Nie tylko ochronie czystości zboru, jak się wielu ludziom wydaje. One służą również ochronie dobrego imienia grzesznika. Nie wolno nam mówić o cudzym grzechu komuś innemu. Jak tylko wtedy. Kiedy okaże się, że nie posłuchał i robi dalej, więc wtedy, my, wtedy dlaczego idę jeszcze po kogoś? Bo wyjścia są dwa. Idę po kogoś, żeby się upewnić, czy ja mam rację. Bo może, może być sytuacja, że ja nadmiernie restrykcyjnie oceniam cudze zachowanie i widzę grzech tam, gdzie go nie ma. Dlatego biorę sobie drugiego człowieka albo, albo dwóch lub trzech żeby oni też zweryfikowali moje widzenie sprawy w kontekście jego zachowania. Jeżeli tak, mówimy, posłucha, pozyskałeś brata, wtedy tych dwóch albo trzech nie mają prawa powiedzieć nikomu więcej innemu o tym co widzieli, czego byli świadkiem o co chodzi w tej sprawie. Nie mają prawa. Dlaczego? Bo ciągle ten przepis dotyczy również zachowania dobrego imienia grzesznika. Dopiero kiedy nawet ich nie posłucha, można sprawę przedstawić zborowi. Tak? A nawet w tym wszystkim, Pismo Święte też ustala zasadę domniemania niewinności. Znacie taką zasadę sprawa? Ale ona jeszcze obowiązuje? No, w, w urzędach skarbowych ona od dawna nie obowiązuje. Bardzo prawdopodobne, że obecne zmiany przepisów o przedsiębiorcach planowane też z góry będą, prawda, traktować każdego jako kanciarza. Nie, nie, ona obowiązuje. W prawie, w prawie obowiązuje, ale nie obowiązuje w mediach. W mediach to wystarczy, że kogoś o 6 rano zamknęli, by obwieścić całemu światu, że jest przestępcą, a dopiero po trzech latach się przed sądem, niestety mediów już nie ma, okazuje, że jest uniewinniony. Ale w Piśmie Świętym jest ta zasada. W liście do Filipian 3,15. Ilu nas jest wtedy doskonałych? Wszyscy tak myślimy. Innymi słowy, ja o każdym człowieku mam myśleć nie jako o grzeszniku. O grzeszniku to przede wszystkim nie myśleć o sobie. Jestem największy z, z, z wielkich. A co do innych... Ależ on doskonały. No chyba, że mi przed oczy wylezie ze swoim grzechem. Prawda? Ale póki to się nie stało, to jak dla mnie, wszyscy jesteście doskonali. To jest to biblijne domniemanie niewinności. No myślę, że sporo powiedziałem na temat tego, jak osądzać pewne sprawy, jak oceniać pewne sprawy, co Pismo Święte na ten temat mówi, jak również na temat tego, że, że w życiu winniśmy się i, i prawo jest ważne, biblijne prawda i, i, i kościelne, do którego Kościół jest upoważniony, by je tworzyć, a indywidualne prowadzenie owszem, ale skojarzone z tamtymi elementami, ale nie jako alternatywa dla Bożych wskazań kościelnych. Nie jako alternatywa.